Mam do Ciebie bardzo ważne pytanie, bo swego czasu bardzo często nagrywałeś jakieś filmiki z Kamilem Szymczakiem. Teraz już ich nie ma. Dlaczego? Nasze drogi się rozeszły. Myślę, że Kamil też wybrał inną drogę w życiu, która mi nie odpowiadała. Nie będę też wnikał w szczegóły, ale po prostu musieliśmy się rozejść dla dobra ogółu. Ale ta znajomość zakończyła się konfliktem czy pokojową rozmową? Jak wyglądało Wasze ostatnie spotkanie? Zakończyła się bez rozmowy pokojowej, bez konfliktu, po prostu totalnie neutralnie. Nawet bym powiedział, że bez słowa w sumie. Co? A co poprzedzało to zdarzenie? Nie, może już takie przyzwyczajenie, że mieszkamy razem, ale nie było między nami takiej energii przyjacielskiej, jak była wcześniej, przez co musieliśmy po prostu się od siebie odciąć. Wydaje mi się, że wyszło to naturalnie też. Ja jestem w związku teraz od ponad roku, Kamil nie jest, więc jednak wiadomo, jak się ma jakąś relację i dba o inne rzeczy, to ciężko się dogadać z osobą, która tak nie ma. Czyli wy swego czasu musieliście trochę się zmuszać do tego nagrywania pod koniec? Trochę tak. To już bardziej było dla jakichś korzyści, wydaje mi się, medialnych, a nie z przyjaźni jak kiedyś. To ja mam bardzo śmieszne pytanie na sam koniec, bo w ogóle w komentarzach czasem łączyli was w parę. Jak ty na to reagowałeś? Wiesz co, powiem tak. Wydaje mi się, że też przez zazdrość, może taki sposób na polepszenie sobie samooceny. Ktoś stwierdził, że napisze tak w komentarzu. Ja nie mam nic do tego ogólnie, ale nie było tak, więc ja się zawsze z tego śmiałem po prostu, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby nas przyrównać do siebie jako parę, nie? Gdzie po prostu byliśmy kumplami. No, a myślisz... Normalnie. Chodziliśmy na imprezy, spędzaliśmy razem czas, ale... No wiadomo, jak to jest. Ciężko mi się o tym mówi nawet. Dobra, a myślisz, że kiedyś ta wasza przyjaźń wróci? Niewykluczone. Mi się wydaje też, że Kamil zaczął teraz życie swoje inaczej prowadzić. Bardziej taki ciekawy sposób, uważam nawet. Chodzi po górach chociażby, nie? No, ma jakąś taką zajawkę, która mi imponuje. I może kiedyś, jak nasze drogi się zejdą i będziemy chcieli naprawić tą relację, ja jestem na tak. Czyli tam trochę brakowało jego pasji, zainteresowań? Może i nawet takiego zrozumienia mnie i ja się w sumie nie czułem nigdy tak, że ja jestem dla niego przyjacielem, ale on dla mnie nie jest. Przez większość czasu tak czułem. Czy nie czułeś się przez niego wspierany? No, tak bym powiedział. No, nawet przez chwilę w taki sposób nawet trochę wykorzystywany, nie? Ale to medialnie bardziej, nie? A oszukany? Czułeś się kiedyś? Nie, oszukany nie. To tyle dobrego. No. Dzięki. Tak, dzięki wielkie.